Albo zajrzyjmy jeszcze tutaj. Tu jest chłopiec, z którym możemy pogadać. Jak z nim pogadamy, to rozpocznie się quest, który polega na zabraniu dzieci z ulic Nory i stworzeniu sierocińca. Tak, będziemy musieli teraz z tą mamuśką pogadać. Z dzielnicy wschodniej. Ale jeszcze tutaj zajrzymy. Jest noc, więc możemy przejść ten quest z tym duchem. Najpierw pogadajmy z tym facetem. Dzień dobry, cześć i czołem. Dzień dobry, przecież noc jest. Jestem wielki Ananiasz. Wręcza ci małą, ozdobioną kokardkę. Przybywam z sekretami od dalekich i bliskich przyjaciół. Sekretami tajemnego świata, spoza naszej własnej egzystencji. Jakie tajemnice? Wiem o rzeczach, o których zwykłym śmiertelnikom nawet się nie śniło. Mam trochę rzeczy przywiezionych z daleka. Mogę opowiedzieć ci o duchu, jak również pokazać autostyczną mumię, która przybyła prosto z Egiptu w sarkofagu, który stoi obok. Może historia o duchu? Tak więc, niegdyś żyła sobie potężna królowa, rządząca wszystkimi ziemiami otaczającymi miasto. Potrafiła utrzymać swoją władzę dzięki jakiemuś tajemniczemu amuletowi, z którym nigdy się nie rozstawała. No i jak? No dobra, kontynuuj. Jak chcesz, no więc zły czarownik otruł młodą królową i zabrał jej amulet. Nie zabił jej jednak, a ona po przebudzeniu zaczęła szukać amuletu w pokoju. I tak aż po dziś dzień. Chodzi w kółko, nie mogąc odnaleźć tego medalionu. Legenda głosi, że co dzień o tej samej porze ukazuje się w pokoju obok. Dlatego zawsze trzymam drzwi zamknięte na klucz. Całkiem tajemnicze, co? No dobra, na dziś wystarczy. Jeszcze zapytajmy o ten... o tą mumię w sarkofagu. Opowiedz mi o mumii. Mumia prosto z piasków starożytnego Egiptu do piasków tego zniszczonego świata. Specjalnie dla ciebie. Okej, niech będzie. Ile kosztuje przyjemność obejrzenia sobie tych zwłok? Kogoś takiego jak ty możliwość obejrzenia starożytnej mumii za marne 25 powinna być niesamowitym przeżyciem. No dobra, wybulę forsę. Po prostu odsuń wieku sarkofagu, a starożytna mumia w całej swojej okazałości stanie przed twoimi oczami. Super! Proszę bardzo, oto mumia. Wieko sarkofagu otwiera się, ukazując autostyczną mumię egipską. Autostyczną? Którą umieszczono pośród czegoś, co wygląda na czyste złoto. Jejku, to było świetne. Tak, tutaj jest ghul, którego kiedyś będziemy musieli odszukać. To nic nie ma. No to idziemy pogadać z duchem. Tak, drzwi są zamknięte, musimy je sobie otworzyć. Otwarte. No. Boli, jak strasznie boli. Co się stało? Gdzie on jest? Nie mogę go znaleźć. Co ja teraz zrobię? Ale czego szukasz? Może mogę ci jakoś pomóc? Mój medalion. Zginął. Złodziej, złodziej. Może pomogę ci go znaleźć? Ty mnie nie słyszysz, prawda? Tak, nie słyszy nas, ale tutaj coś leży. Pamiętnik. I łopata. Tu jeszcze druga łopata. Dobra, to będziemy musieli popytać mieszkańców Nory o ten medalion zaginiony. No to teraz... Może zaczekamy, aż będzie dzień, bo tak ciemno.
Może kupimy sobie amunicję do nowej broni. Chcę coś kupić. Masz amunicję? Masz trochę. Nie za dużo. Może zajrzyjmy jeszcze do drugiego sklepu. Sulik. Odsuń się. No. No następny w drzwiach stoi. Może on będzie miał więcej amunicji. Nie, nie ma. Może tą amunicję weźmiemy. A co do tej, to rozładujemy te pistolety. O, i weźmiemy sobie tak. Za to. Pistolet. Nie, jeden tylko sprzedam. A ile masz gotówki? Niezbyt dużo. Okej. To idziemy do drugiej dzielnicy. Teraz tutaj jeszcze możemy zdobyć quest. Pogadajmy z właścicielem. Jestem Franki, witaj w dziurze. To najlepsza speluna w promieniu 100 mil. Jeśli chcesz się rozerwać, to jesteś we właściwym miejscu. Tylko mi tu nie rozrabiaj. Spoko. Co cię interesuje? Whisky. Tak, dzięki temu, że w barze Becky kupiliśmy drinka, mamy tutaj dodatkową opcję dialogową. Możemy zapytać, czemu jego drinki są droższe. Czemu twoja whisky jest o wiele droższa od tej, którą serwuje Becky? Rodzinki z Nowego Renu każą sobie słono płacić za gorzałe. Nie mam pojęcia, jak ona to robi. Mogę się tego dla ciebie dowiedzieć. Jeśli dowiesz się, skąd Becky bierze gorzałę, zapłacę ci stówę. Nie ma sprawy. Tak, przejdziemy się tam, ale nie teraz. Teraz pójdziemy tu do kościoła, żeby nam dali kasę za tą, za pomoc w tej wojnie gangów. O, tu amunicja leży. Dzięki, oto twoje pieniądze, plus 100 ekstra. O, super! Ile mamy? 1200, prawie 1300. No to możemy iść w końcu wykupić Vika z niewoli. Może trochę kasy? No niech będzie. Dobra, jest twój, ale niech stąd spieprza, zanim zmienię zdanie i rozwalę mu ten pusty łeb. Dobra, dobra, już idziemy sobie. Dziękuję, jestem twoim dłużnikiem. Jak ci się odwdzięczę? Gdzie jest krypta 13? Krypta 13? Niedaleko stąd jest Kryptopolis. Tam wiedzą o takich rzeczach. No, czyli nie wie, gdzie jest ta krypta. No dobra, wie, gdzie jest jakieś miasto. No dobra, to może pójdziesz ze mną. No. Nasza drużyna liczy już 3 osoby. Zaraz trzeba mu jeszcze jakąś broń dać. Chodź tu szybciej. Zanim Metzger zmieni zdanie.
Weź może taką broń. No i trzeba jeszcze amunicję dorzucić. Okej. Może jeszcze coś poniesiesz. Właśnie. Zulik, daj wszystkie te włócznie i noże. Wik je będzie niósł. O! Już nie mogę tego podnieść. Za dużo waży. Weź noże. Teraz daj włócznie. I trzymaj włócznie. Okej. No to idziemy teraz pogadać z mamuśką. Mogę o coś zapytać? Tak, o dwie rzeczy musimy tu wypytać. O ten nawiedzony dom i o tym sierocińcu. No to najpierw, co możesz powiedzieć o nawiedzonym domu? Niezbyt wiele. Pewnie ktoś się po prostu wygłupia. Czy zawsze był nawiedzony? To się zaczęło jakieś 2 lata temu. Ludzie mówią o jakichś jękach i duchach. Osobiście uważam, że to brednie. 2 lata? A od tego czasu ktoś tam mieszkał? Któryś z chłopców kiedyś tam nocował. Może on coś wie. Który? Przychodził kiedyś do mnie i próbował sprzedawać różne drobiazgi, głównie biżuterię. Pamiętam, że 1 złoty medalion zachował dla siebie. O! Chyba właśnie tego szukamy. Pamiętasz, jak się nazywał? Nie jestem pewna. Joseph? Joel? Coś w tym stylu. Ma teraz jakieś 19 lat. Obawiam się, że włóczy się z miejscowymi bandziorami. Okej, dzięki. Mamy jeszcze jedno pytanie. Nie da się nie zauważyć, że na ulicach jest mnóstwo sierot. Tak, to prawda, szkoda dzieciaków. Te dzieci nie mają domu i kradną, żeby przeżyć. To potworne. Czy jest coś, co można by z tym zrobić? Podobno masz jakiś pomysł. Te dzieci potrzebują miejsca, gdzie mogłyby spokojnie żyć i uczyć się. Kilka lat temu myślałam nad otwarciem sierocińca, ale niestety nie udało się urzeczywistnić tego zamiaru. Nikt nie był zainteresowany, a mi nigdy nie udało się pozyskać odpowiedniego budynku. Naprawdę szkoda. Dzieci są naszą przyszłością. Wielu ludzi wydaje się o tym nie pamiętać od czasów wojny. Mnie to interesuje. Co mógłbym zrobić, żeby pomóc? Chcesz pomóc? To świetnie. Znam idealny budynek, który można by przerobić na sierociniec. Jest w dzielnicy mieszkalnej. Duży, opuszczony budynek. Prawdopodobnie melinują tam jakieś męty, ale gdyby udało ci się ich pozbyć, wtedy mogłabym go trochę podremontować i mielibyśmy odpowiedni budynek. Co o tym myślisz? Wygląda, że to może się udać. Wrócę, jak budynek będzie pusty. Tak. No to teraz mamy kilka rzeczy do załatwienia. Najpierw zajmijmy się questem z tymi drinkami. Tak, musimy wejść tutaj, ale nie możemy tego zrobić, dopóki tu stoi ochroniarz. Musimy zaczekać do wieczora. Teraz ten ochroniarz, o właśnie, powinien sobie gdzieś tak odchodzić od tych drzwi. Zamknięte, otwórzmy. Nie udało się. Jeszcze raz. Znowu nie udało się. No! Otwarte. Becky ma swój własny zestaw do pędzenia bimbru. Nie musi od nikogo kupować. Stąd te niskie ceny. Znajdziemy tu coś ciekawego? Nie. Może tu przy ścianie?
Nie, nic nie ma. Dobra, wracamy. To teraz zajmijmy się tym questem związanym z tym duchem, czyli zaginionym medalionem. No nie, teraz dwóch nam tu na drodze stoi. No tak, znaleźliśmy tą książkę. Przeczytajmy ją. Stary pamiętnik. Wygląda na to, że ten pamiętnik należał do młodej dziewczyny. Napis na wewnętrznej okładce mówi: własność Anny. Większość stron jest podarta lub wyblakła, ale jedna jest ciągle czytelna. Dzień 271. Dzisiaj moja mama dała mi złoty naszyjnik. Jest najpiękniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek miałam. Nigdy się z nim nie rozstanę. No dobra, to ten naszyjnik przecież, którego szukamy. Tu są ci chuligani. Hej koleś, jestem Joey. Co robisz na moim terenie? O, Joey! Właśnie kogoś takiego szukamy, o takim imieniu. Szukam informacji. Mam kilka pytań. Chodzi o ducha, który czasem kręci się tutaj w nocy. O czym u diabła mówisz? Ukradłeś medalion z tego nawiedzonego domu? Ja nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ach tak, bo ja myślę, że dobrze wiesz. Ukradłeś medalion tej martwej dziewczyny i teraz jej dusza nie może zaznać spokoju. To jakieś szaleństwo. Tak, teraz możemy odkupić go od niego, albo nastraszyć go, wtedy nam go po prostu odda. Jeśli nie zwrócisz tego teraz, ona po ciebie przyjdzie, a jej nie da się powstrzymać. Masz, teraz zostaw mnie w spokoju. Nareszcie. Zobaczmy, mamy ten medalion? Jest. Teraz musimy go oddać. No tak, tylko musimy zaczekać, aż będzie noc. Czekamy. Do północy. Jest duch. Proszę, oto twój medalion. ...250 PD. I zostały kości same. Duch odszedł. Teraz możemy ją pochować. Idziemy na cmentarz. Musimy teraz znaleźć jej nagrobek. O, jest Anna. Czyli to ten. Łopata i kopiemy. Teraz tutaj jej kości. Może ten jej pamiętnik też włożymy jej do grobu. I zasypmy. No, 600 PD. Tak, no jesteśmy bardzo biedni. Nie stać nas na nic, więc może rozkopiemy groby. Poszukamy w nich jakichś cennych rzeczy. Jedynie co stracimy, to karmę. No pojawi się też perk hiena cmentarna. Ale tak naprawdę on w niczym nie będzie przeszkadzał. Mamy teraz karmę na 280. Zobaczymy, ile będzie, jak rozkopiemy wszystkie te groby. Nie, ten pusty. Zobaczmy ten. Też pusty. Wygrzew. No, wreszcie coś znaleźliśmy. O, 12 piw. Tutaj. Tylko trochę kasy. Jet.
No, dzień się już zrobił. O, kalosze. Trochę kasy. A tutaj? O, noże. Nic wartościowego. Nożyk. Trochę kasy. O, amunicja. I tu jeszcze jeden grób. Antyrad. Sporo wart jest, więc... No, trochę się nawet opłacało. Zobaczmy. O, karma spadła. O 70. No dobra. To został nam już tylko jeden quest w noże. Ten sierociniec. Co jest? Jakiś ćpun nas zaatakował. Dużo punktów akcji ma. To od zażywania jetu. Dobra. To teraz tędy. Do dzielnicy mieszkalnej.